Czesław, powiedz mi, dlaczego wydałeś w ogóle tą płytę? Moja żona Dorota też powiedziała, powiedz mi Czesław, kto tak w ogóle to będzie słuchał? No. Wiesz co, ja Zależy mi. brałem cię już za poważnego faceta, takiego dojrzałego, prawda? Żona tutaj, pewne sytuacje życiowe, artystyczne również. Patrzę na te twoje zmagania artystyczne i myślę sobie, o, dojrzewa. Czesław, ale dojrzewa. A tutaj słucham tej płyty, no Boże, no dziecko z ciebie wychodzi znowu, no. że znaczy nie, no dziecko zawsze było i tylko nie chcę utracić, ale sądzę, że najlepsze dzieło to powinno być takie dzieło, które dzieci łapią i też dorośli. a tutaj jest dużo smutku i dużo prawdy. O tak, jest prawda na pewno, ale na razie rozmawiamy o konwencji, czy też o pewnych formach, które używasz, żeby pewną treść przekazać, tak. prawda? Czyli co, też cofasz się w czasie? Też Czesława odgadujesz sprzed lat? Nie, tutaj kontynuacja troszeczkę tego wątku, co było na pierwszej Księdze Imigrantów, miał Zabocki miał taki pomysł, żeby powiedzieć, Czesław, może nie pojedziemy tak po bandzie teraz prosto, może zakamoflujemy to w takich wiersza, które nie wszyscy znamy, ale jednak tutaj z, kontem, z kontekstem emigracyjnym, to te wiersze wyglądają troszeczkę inaczej. I przyznam, że gdyby, gdybyś ty mi pokazał, powiedzmy, taki wiersz jak na straganie w takiej wersji, jak jest tutaj na płycie, to ja bym powiedział, znam na straganie i bym nawet nie, nie kapnął się, że może on jest tak zmieniony, że jednak, że jednak jest zmieniony, bo to, dla mnie to są takie, takie mgły. Ja pamiętam dużo tych wierszy, jak byłem dzieckiem, ale one nie usiąknęły tak mocno we mnie, jako emigranta, że ja w tej chwili bym się nie dał nabrać. Więc to jest taka, To mnie, to, to mnie też prowokuje, że... No wtedy inaczej do ciebie docierały. Może dzisiaj po prostu większą świadomość też masz, pewne doświadczenia, przeżycia, prawda? No, na, pe na pewno. Ale, ale jako, jako, jako syn polonistki, która starała się tam trochę tą... Polskiego jakby... No, no, no u uczyła mnie matka, czytała dla mnie, ale potem to wszystko się jakoś urywało. To nie jest tak, że ja potem... W Danii, jak już byłem chłopakiem, który miał 10-12 lat, te wiersze wracały do mnie. Jest taka duża przepaść i nagle mam możliwość te wiersze zaprezentować troszeczkę w innej odsłonie. Po powiedziałeś już też wcześniej, bo będziemy mówić o tych wierszach i o tych piosenkach twoich, ale powiedziałeś wcześniej też o smutku, prawda? Jest więcej smutku niż radości na tej płycie, jest jest, jest, jest o wiele więcej i generalnie cały ten wydźwięk, nie wiem dlaczego, czy to jest tak... Czy to jest przez Arty desonatori, czyli te barokowe klimaty klasyczne, ale tak jakoś się złożyło i można powiedzieć, że jest dużo smutku, ale to jest chyba taka pierwsza płyta to śpiewa, która jest. Jakby, no, mniej więcej w tym samym klimacie. Bo z jednej strony, nie to, że zarzuciłem cię, ale wyszedłem e, e, u podstawy, jakby położyłem, że wracasz do jakiegoś dziecka, w sobie również, że te wierszyki takie mm -hmm. e, przerabiasz na piosenki, ale z drugiej strony ten smutek wykazuje, że pokazujesz być może człowieka z zupełnie innej strony. Tak? Możesz mieć w sobie to dziecko, ale z dużą powagą już podchodzić do życia i musisz pewne rzeczy rozważyć. E, I te piosenki mają nas czegoś nauczyć? One, to, 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 te piosenki mają być taką, taką refleksją, tak mi się wydaje. Generalnie zależy mi na tym, żeby ten temat emigracyjny nie był tematem tabu cały czas. Żeby to nie było. A jest? Myślisz? Według mnie jest. Według hmm. mnie temat emigracyjny robi się przez niektórych robi się tematem politycznym, a ja tylko chcę... Ja znaczy ty poznajemy jedną stronę tej emigracji, tylko i wyłącznie. Tak. Ja, ja, ja chciałbym złożyć hołd tym, którzy wyjechali. Ja wiem, że wyjeżdżają niektórzy, niektórzy wyjeżdżają jak gortat z innych powodów, a, a inni wyjeżdżają, bo, bo muszą albo chcą odkryć Świat, może, może widzą inną przyszłość za granicą, a jednak ta emigracja potem nie okazuje się taka łatwa dla nich, muszą się zmierzyć z rzeczami, z którymi się nie spodziewali, I, i dla mnie to jest coś takiego, że jeżeli ta płyta trafi do ludzi, którzy tak czuję, czuję teraz, że powoli dociera do części, części publiczności w Polsce też, że mogą przyjść ludzie, którzy na emigracji nie byli, ale mają może w rodzinie emigranta, może mają syna na emigracji i tęsknią, i wtedy przez te piosenki, przez te koncerty troszeczkę rozumieją ten smutek i tę tęsknotę, którą ja się staram tak ogólnie zaprezentować. To ogólnie, to ja bym powiedział tak, no z jednej strony jest to płyta o emigracji. Przypuśćmy, że nie mam w rodzinie emigranta i nie jestem w stanie jakby być wewnątrz w tobie, prawda? Tak. I odczuć dokładnie co ty czujesz jako emigrant, ale to jest płyta o samotności. No, samotności na emigracji, tak. No tak. tak Więc ci. jeżeli uogólnimy i powiem, to jest płyta o samotności, to wydaje mi się, że bardziej uniwersalnie mówię, to znaczy do więcej osób dotrze ten mój przekaz. To jest, powiem ci, że to jest bardzo inspirujące, co mówisz i nie ukrywam, że po, po tym wywiadzie to ja będę tak mówił też, bo ja, tak, ja, 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 nie, myśl, ja nie pomyślałem w tym kon kontekście, ale jak widzę, że jak, jak dostaję listy od, od Polaków z zagranicy, no to, to tak, no to mimo, że ta, ta samotność może się czasami kształt, kształtować w tym, że jest małżeństwo, nawet mam dziecko, ale i tak się czują samotni na tej emigracji, bo, bo nie mogą się zintegrować w tej, w tej nowej przestrzeni. E, I i tak, 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 To jest mocne, co mówisz. I zgadzam się, że, że tak też można o, o, to Myślę, odczytać. że te piosenki twoje na tej płycie też mi pokazują ten problem utożsamienia się z miejscem, tak? E, w ogóle e, jakiejś tożsamości. Ale o czym jeszcze są te piosenki, gdybyś miał tak powiedzieć? Ja... ja Niektóre, dla mnie niektóre są o, o tym, że, że po prostu że trzeba sobie zdawać sprawę, że, że, że nasz kraj się zmienia. Czyli jedna rzecz, że my wyjeżdżamy, ale też, że do nas przyjeżdżają. Do nas przyjeżdżają ludzie, którzy w Polsce znajdują ten raj, yy, ten, ten, ten raj, który, który, który my oczekujemy, że my znajdujemy w innych krajach, jak jeździmy. I że ten nasz tragan, on się zmienia. Że się zmienia nas, nasze podwórko i, i to, że my wyjeżdżamy, a zapominamy o tym, że, że u nas jest milion Prawie już milion Ukraińców. I najbardziej to, co mnie zaskakuje po wysłuchaniu Twojej płyty, to fakt, że to jest zestaw piosenek bardzo smutnych, w dużej mierze smutnych, ale z drugiej strony nie odczuwam na zakończenie, że Czesław. Czuję się niewygodnie w tej swojej roli, że Czesław naprawdę tym smutkiem tylko i wyłącznie jest przepełniony, prawda? Że Ty próbujesz też w pewien sposób wyjść z jakiejś takiej sytuacji, która by Cię dusiła, zamykała, nie pozwalała się rozwijać. No, ja myślę, że, 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 że takimi, takimi elementami to jest sam fakt, że, że, że śpiewam takim troszeczkę głosem kreskówkowym no, na staganie, to ja tam, tam jest pięć No mowa... tak pomyślałem, że też e, układ słów też no, dał ci formę piosenki samej w sobie, tak? tak? tak, no, to, tak. to nie ma już inaczej. Tak, tak? dokładnie. Automatycznie no, to. to, 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 to to robi się taki, taki, taki dobing do, do kreskówki i tam jest dużo obrazków. Um, ale generalnie mimo, że ta płyta jest. Ale są... kultura dzisiaj jest oparta na obrazkach, to moim zdaniem jest znakomity pomysł, żeby docierać do ludzi. No zobaczmy, czy, czy, czy to się uda. Ja, ja, ja się cieszę, że w ogóle my mamy rozmowę, ja staram się tą płytę promować. I jeżeli ktoś, ktoś się zakocha w tych dźwiękach barokowych, czy. No, cieszy mnie to, że. Dobra, już drugi raz powtórzyłeś, miałem o tym później. Ale po co ci ten barok? Dlatego, że. Ostatni raz, chyba 15 lat temu, grałem Bacha na Akademii Muzycznej z NUT, więc jak się do nas zgłosiła Artysonatoli, to było półtora roku temu. Zadzwonił do mnie Alek Goliński i zapytał, czy byśmy chcieli się spotkać. Chcieli nas zaprosić do cyklu koncertów. Więc mój zespół czasem śpiewa, spotkał się z Artysonatoli, potem wróciliśmy w, trzy, w trasę koncertową, czyli trzy koncerty, niedługa. I to było tak fantastyczne przeżycie, że wtedy ja się odłożyłem i zapytałem wtedy Artę, to może zrobimy płytę razem. Bo według mnie dużo tych piosenek to było tak. Ja przychodziłem z jakimiś tam schematami, a, a Tomek Pokrzywiński mówił: Czesław, jak zmienimy jeden akord w tej twojej piosence tutaj? to wtedy mamy całą jakby taki, ca cały kanon może persla i to wtedy się składa cudownie i nagle te piosenki, tak jakbyśmy brali takie, hip-hop, który sampluje z, z, z klas muzyki klasycznej, tylko tutaj to tworzyliśmy. Mówiliśmy, okej, okay, te osiem taktów to jest stąd, te cztery stąd i taką składankę robiliśmy. I, i, i sądzę, że mm, ta, ta współpraca się, no, fantastycznie się udała, bo dla nas to jest wielki zaszczyt grać z Artę, a znowu arty się, się cieszy, że gra z takimi, z taką duńską, ta, 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 takim duńskim czasopismem. A w ogóle um, o fascynację barokiem też cię spytam w takim razie. Skąd to się wzięło u ciebie? Ja jako akordonista klasyczny tak, na, na Akademii Muzycznej, no to, no to czy chciałem, czy nie chciałem, to, to musiałem grać Bacha, musiałem grać Bella i, i różne kanony, więc, więc ten barok zawsze był. Akordon, mówi się, że to jest instrument taki konsortowy, czyli blisko do, do czyli w tej samej grupie jak, jak, jak flet, jak, jak, jak cembalo i, i gitara klasyczna, więc my, my, my ten barok mieliśmy jako taki grunt podstawowy na Akademii Muzycznej i on zawsze był. Często akordeon graliśmy barok, powiedzmy, z, z, z instrumentami jak gitara mm. czy flet. Nie ukrywam, że, 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 że tutaj to... Jakby... Ale to nie znudziłeś się tym barokiem, wręcz przeciwnie, on w tobie został, tak? To, to... Jakoś cię zapasjonował? Ta... Nie, nie wiem. Nie, że on jest... On jest... To jest taka podstawa, w tej muzyce klasycznej jest, jest tyle takiego dobra do, do, do brania, to jest taki jakby sklep, sklep z cukierkami, w którym możesz tu brać i brać i nie ukrywam, że, że, że arte jako taka podstawa, to te piosenki no te, to, to jest tak logiczne, że, że słyszysz Persla w tle, a ja na, nad tym mogę zrobić... A skąd swój? ta logika? To, to barok ma tyle wspólnego ze współczesnością według ciebie? No według mnie strasznie dużo piosenek naszej współczesnej muzyki... To ty tak kreatywnie zrobiłeś, natomiast nie wydaje mi się, żeby przełożyć tak barok bezpośrednio na to, co się y dzieje teraz. Powiedzmy jedną rzecz. Na pewno coś takiego jak kanon, czyli często mamy piosenki współczesne, które, które jadą na tych samych czterech, pięciu akordach, chwytach, które się, po, które się pętują cały czas. Okay. To, to jest bardzo typowe dla baroku. Okay. Nie? Gdzie, gdzie wchodzą różne wariacje. Więc nie ukrywam, że, 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 że to, to się wydawało bardzo logiczne. Ale nawet pozwolę sobie w jednej piosence tam pokłóciły się zwierzaki, ale to jest w ogóle, to jest jakiś... Zwierzaki? Tak, no, ale... no, mrugnijmy to okiem. Rozumiem, rozumiem. Wiem o kim mowa, ale... ale miałem taki fetysz troszeczkę, żeby wziąć, ten, tam jest taki głos tenorowy i pomyślałem sobie, boże, bo to jest po niemiecku, zmieńmy to na polski tekst, Michał, i zaśpiewam to, i zaśpiewałem to, i fałszowałem tak bardzo, ale wyszło z tego coś fantastycznego, bo jak dodałem dużo autotunu, to, to ja śpiewam Bacha, Wyobraź sobie ja już, ja już tak się cieszę, jak jak, jak nie wiem, jak koneserczy dobrego gustu, czy muzyki poważnej, baroku, pol, mówi się policja barokowa, jak usłyszę, jak ja takim hamskim autotunem śpiewam Bacha, to jest jest po tobie, wiesz o tym. To jest tylko początek. W ogóle niepoważnie podszedłeś do okresu barokowego, w muzyce, zwłaszcza. Ja, ja sądzę, że Bardzo niepoważnie. Ja Ci powiem, jest, 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 ta muzyka jest tak fantastyczna, że nie da się jej zepsuć. No tak, tak. <laughs> to mrugnięcie okiem, bo to jest płyta o nas, wszystkich ludziach, proszę Państwa. Bez względu, co jest w wierszu, jakie porównania, i jakie też wydaje mi się przenośnie stosuje Czesław w tych wierszach. To jest płyta o nas i to o dzisiejszych, ale z drugiej strony też tak pomyślałem, to odnieśmy się do tego smutku. Barok też był okresem smutnym? O Boże, to teraz mnie... Chcę sprawdzić twoją wiedzę. Właśnie. Jak to było w muzyce? Czekaj, nie, no Bar Barok wcale nie był smutny. No więc właśnie. No. No proszę Pana. A ty mi wkładasz w ten Barok teraz tyle smutku, to tak się czasy zmieniły według ciebie? Tak się my zmieniamy, kondycja człowieka tak się zmienia, że spytam poważnie? Znaczy, ja myślę, że jest bardzo cienka granica między śmiechem a płaczem, generalnie, i tak samo między tym, co jest kiczowate, a tym, co niektórzy nazywają sztuką, więc, więc je, je, tutaj nie było zamiaru. Ja przyznam, że, że, że e, tworząc to, nie miałem jakiejś tam takiej większej myśli. My troszeczkę na, na żywca szliśmy z tymi piosenkami, e, ale. ale e, Coś, coś jest takiego, jak grają instrumenty barokowe, czyli grają te, te, te smyczki na jelitach, to te jelita, te dawsze instrumenty brzmią troszeczkę tak charsko, tak szosko, tak trochę mocniejsze i to jest smutniejsze niż normalnie. Muszę Jakby... przyznać, że te piosenki mogłyby być odegrane jako wierszyki takie, prawda, i tyle. Natomiast ten barok na pewno sprawia, że to inaczej brzmi, tak? Ma swoją oryginalność. Mam trzylatka na straganie, kłamczucha, Polak mały, teraz wymienię trochę tytuły, żeby państwo jeszcze bardziej wiedzieli, o czym mówimy, tak? Na wyspie Bergamocie. Tak. Ty tu wcześniej w ogóle czytałeś? Wczytywałeś się aż tak mocno? I pamiętasz te wszystkie rzeczy? Dokładnie nie Lokomotywa, no właśnie, laskotek na płotek. Ja, ja jej ja pamiętałem, znałem, ale ja. ja byś mi, no właściwie, gdybyś mi zaprezentował nas traganie, powiedzmy, w tej nowej wersji. To ja bym się nie kapł chyba, że, że, że ona została zmieniona. Chodzi mi o to, że ja pamiętam. No że... ale Polak mały byś się od razu skapował na pewno. No może tak, ale znowu. Lokomotywę też byś rozpoznał. Lokomotywę na pewno, na pewno. No, ale się. chodzi mi o to, że. że, że, że... Że ja, ja nie pamiętałem tych wierszy tak mocno, więc w jakim sensie, yy, z punktu widzenia takiego chłopaka emigranta, który znowu zamieszkał w Polsce, to ja jestem chyba idealnym do śpiewania tych wierszy, bo ja nigdy tych wierszy nie śpiewałem. W, bo teraz się zastanawiam, jaka była praca nad tymi wierszami? Już Czesława, który wchodzi do studia mi, to... i, i, i jak przyjmujesz, jaką wersję interpretacji, prawda? Znaczy już wiem, jaką przyjmujesz, mhm. ale jak ja, ty nad tym pracowałeś? Ja nie myślę, w tym, w, 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 ja tutaj ja, ja, ja tekst i to jest bardzo tak, że czasami nawet mogę źle zrozumieć niektóre, ty, ten, jakby. Inaczej, to co miał za błoczki, miał na myśli czasami, to, to, to tutaj to nie jest aż takie trudne, ale to nie jest tak, że my rozma roz rozmawiamy o tym, yy, w jakiej to ma być konwencji, bo czasami nawet przy, przy debiucie robiłem coś takiego, że miałem jakiś tekst i mimo, że on wydawał się być śmieszny, no to. No to to, to, to miałem taką chęć zrobić coś melankolicznego do tego, żeby, czasami nawet niechcąco i, i, to nie, i to, i przyznam wtedy, może jestem, nazwijmy to, twórcą, który nie jest świadomy czasami tych rzeczy, które robię, ale to, do tego się muszę przyznać, tak. Czasami po prostu jad, jadę na, na żywo. No, używasz polskich wierszy, które przyjmuje emigrant, czyli rozumiem, czujesz się już Polakiem. Ja się czuję, zawsze się czułem jako Polak. Ja nawet, nawet jak mieszkałem w Danii. Tylko, że czułem się jako taki chłopak, który no, no nie czuje się duńczykiem. Co jest źle ze mną? No logicznie, bo mam rodzice są z Polski i z Ukrainy. Nie ukrywam, że, że teraz cieszę się, mimo, że to może brzmieć dziwnie, ale jak mi duńska ambasada zaprosiła, żeby promować polską szkółkę w Danii, jeździłem po różnych polskich szkółkach i spotykałem się z Polonią, z dzieciakami młodymi, to mówiłem im szczerze, no drodzy, pamiętajcie, tutaj będziecie się wychowywać i będziecie mieć... Będziecie mówić po polsku z duńskim akcentem, ale z tym nic złego. Piękne mhm. jest to, że będziecie w ogóle coś mówić. Mhm. I piłujcie ten polski język, bo on się będzie Wam przydał, a może Wam się jeden dzień przyda jeszcze bardziej niż się spodziewacie i zostaniecie nagle bałwankiem Olafem, jak w moim przypadku. To e, spytam jeszcze inaczej, wcale nie filozoficznie. Bardziej myślisz po polsku czy po duńsku, jak myślisz? Teraz myślę już po polsku coraz, coraz częściej. Ale znowu łapię się, że ten duński, on, on się przewija od czasu do czasu. Ja, ja, ja mam coś takiego, że teraz jak, ym, y, jak byłem na meczu Dania-Polska, czyli Polska-Dania, y, to miałem wielki sentyment, że Dania przegrała 3-2. Na stadionie narodowym, ale 1 września, jak będę w Danii. No, to chciałbym jednak, żeby Polska wygrała. Czyli jakiś czas, czas czasami rozdarty, ale na pewno jestem pewien, że, 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 że nie lubię. Czesław, lubię... powiedziałaś to głośno. Ja nie wiem, czy powinieneś się na stadionie pojawiać. Wiesz, jak tam Duńczycy cię dorwą? Nie, Duńczycy są To są, są okay. kulturalni, tak? Tak, Duńczycy są dobrzy i słyszałem w ogóle jakiś tam pomysł yy, 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 chyba z jakiegoś rosyjskiego posła, żeby podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w ogóle zastosować nową nową dyscyplinę chuligaństwo. sobie, Takie był. Czy... Ustawki będą? Tak, że ustawki takie... Za które można by było płacić, płacić bilety, i można by było śledzić też przez telewizor. A tutaj przyznam, że duńscy kibice w telewizji się nie spisali, bo oni są bardzo spokojni. No ale tutaj mają szansę reprezentacje, które nie mają szansy na boisku, wiesz? Z kolei. <laughs> może no, tak. I może taka równowaga będzie. Wracając do płyty i tych piosenek, one też w pewien sposób, moim zdaniem. Yy... Mogą sprawić, że większa tolerancja będzie wśród ludzi. Może inaczej też spojrzymy na naszą przeszłość, to też jest ważne. To będą bo piękne. To, będą koncerty? Będą koncerty. Ja ruszam w trasę teraz. W ca... znaczy, już od. od, od... Boże, od, od 8 marca ruszamy w trasę, zagramy 18 koncertów i brzydko powiem, że. Gdzie ja? ja chyba jestem gdzieś blisko łodzi, tylko teraz nie pamiętam. To jest najgorsze, Jezus Maria. No, ale w Łodzi będziemy na pewno jesienią. Ponieważ... Przepraszam Państwa, że zaprosiłem Czesława. On nic nie pamięta, ponadto sam mówi, że brzydko mówi. Nie chciałem tego. Nie nie. Ale na swojej nowej płycie on po prostu bardzo ładnie mówi. Nie, nie pamiętam, gdzie będziemy, blisko łodzi. Wiem, że w łodzi byliśmy jesienią, więc wypada, żeby wrócić y, teraz znowu jesienią i przyjedziemy z Arty Dysonatoria. Tak, to proszę sprawdzić naszego Facebooka, bo jesteśmy w okolicy na pewno. Nie będzie mnie w tym czasie. Chyba wyjadę. <laughs> Zapraszam. Czekamy na koncerty w takim razie, Czesław. Mówię bardzo poważnie. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie.